Dzień dobry. Moi Państwo, zbliża się już nieuchronnie termin matury z historii sztuki. Ostatnia prezentacja, którą przygotowałem dla Was, ma szczególny charakter, bo jest to prezentacja polegająca na sprawdzeniu Waszej wiedzy, stopnia przygotowania się do tej matury. Przed Wami za chwilkę pojawią się dzieła sztuki, które należą do tak zwanego żelaznego kanonu. Zapewne zdecydowana większość materiału, z którym się zetkniecie, jest tutaj zawarta. Oczywiście nie wszystkich z tych, które tu będziecie oglądali, no bo siłą rzeczy na maturze pojawi się ich tylko część, ale jaka, tego nie wiemy. Dlatego lepiej jest wiedzieć więcej niż mniej. Zadanie, które przygotowałem, będzie miało charakter dwuczęściowy. W pierwszej części pojawią się Wam obrazy, reprodukcje, rzeźb, architektury, malarstwa, rzemiosła artystycznego ze wszystkich epok od najstarszej aż po współczesną, po współczesność. Jest zachowana pewna chronologia, bowiem jak się wnikliwie przyglądający i już pewną mający wiedzę zorientują, będziemy się stopniowo przemieszczać w kierunku naszych czasów, poczynając od tej najstarszej fazy, gdzie połączone zostały dzieła prehistorii i starożytności. Jakich sobie powinniście udzielić odpowiedzi? Po pierwsze, o ile jest to możliwe, podać autora, tytuł dzieła. W przypadku dzieł starożytnych i pradziejowych krąg kulturowy, natomiast co do późniejszych epok, od średniowiecza w górę, styl, kierunek w sztuce, okres czy epokę. W pierwszej części wyświetlę Wam te dzieła po kolei bez komentarza. Będziecie mieli każde z nich okazję zobaczyć przez chwilkę. Jeżeli czas, który przeznaczam na to dzieło, jest zbyt krótki, proponuję skorzystać z przycisku stop i zrobić sobie pauzę, pomyśleć o odpowiedzi, poszukać jej i jeżeli już będziecie gotowi, wędrować dalej. Gdy już dojdziemy do końca, wrócimy z powrotem do tego obiektu raz jeszcze, ale wtedy już będę szybciutko ja Wam wyjaśniał, co się w naszym pokazie pojawiło. A więc zaczynamy.
No to zrobiliśmy już pełen cykl, zatoczyliśmy koło. Moi drodzy, mam nadzieję, że w trakcie oglądania pojawiały się dzieła, które rozpoznawaliście, byliście w stanie je określić, zdefiniować. Im więcej tych dzieł było, tym większa szansa na sukces. Jeżeli było ich mniej, no to trzeba będzie jeszcze wykorzystać te kilka dni, aby przed egzaminem sobie ugruntować przynajmniej wizualnie te dzieła i umieć z nimi sobie poradzić. Zawiesimy w tej chwili prezentację i w następnej, którą macie dołączoną, spotkacie się z odpowiedziami.